Dzień dobry dziewczyny, witam Was w kolejnym filmie. I tak dobrze widzicie, z tyłu za mną jest kalendarz adwentowy z Feel Unique. Jeżeli jeszcze nie widziałyście tego filmu, a jesteście ciekawe, co tam się takiego znajduje, to zapraszam Was tutaj do filmu, zostawię Wam odnośnik. Dzisiaj przetestujemy sobie korektor Huda Beauty Overachiever. Korektor pojawił się całkiem niedawno w naszych Sephorach, kosztuje 129 zł i jego pojemność to jest 10 ml. I chociaż nie wygląda, to jest dokładnie taka sama pojemność jak korektora Tarte Shape Tape. I właśnie dzisiaj sobie go do niego porównamy. Dlaczego do Tarte Shape Tape? No ponieważ one oba mają mieć bardzo wysokie krycie. Zresztą jak ostatnio robiłam porównanie do korektora Too Faced, tego nowego, no to Tarte ewidentnie miał mocniejsze krycie, więc stwierdziłam, że lepiej będzie porównać właśnie Huda do Tarte, bo jednak Tarte jest moim najbardziej ulubionym korektorem, no po prostu, więc tak postanowiłam. A co? Mój kanał, moje zasady. Więc ten korektor mam w najjaśniejszym kolorze, jest to kolor 00 Whipped Cream i on jest, słuchajcie, prawie biały, jest naprawdę bardzo, bardzo jasny. Przeczytam Wam też, co jest napisane na stronach Sephory, bo myślę, że to może być bardzo ciekawe, tylko niech mi się Sephora odblokuje. W 31% czysty pigment i aktywne składniki do pielęgnacji skóry. Overachiever nie tylko zakrywa i udoskonala, ale także koi delikatną skórę wokół oczu przy każdym zastosowaniu. Czyli nie tylko jako korektor, ale również jako pielęgnacja służy. Okej. Zainspirowana przez królowę makijażu, Huda postanowiła stworzyć wielozadaniową formułę, która przetrwa wszystko. Opracowana z myślą o zmęczonych oczach formuła działa w celu zakrycia ciemnych obwódek wokół oczu, zaczerwienienia, przebarwień, ale poradzi sobie ze wszystkim. Wow. Kremowa formuła jest nasycona ekstraktem z zielonej herbaty, znanego z usuwania oznak przebarwień i stresu, a jednocześnie chroni skórę przed zewnętrznymi czynnikami środowiskowymi i przebarwieniami. Widzę, że ostatnio wszystkie kosmetyki chronią nas po prostu przed zewnętrznymi czynnikami środowiskowymi. Po prostu szaleństwo. Biorąc pod uwagę delikatność skóry pod okiem, Huda Beauty dodała ekstrakt z róży jerychońskiej ze względu na jej właściwości kojące i nawilżające, o których wiadomo, że wspomagają regenerację komórek skóry. Ten korektor wykorzystuje najnowocześniejszą technologię. Dzięki zastosowaniu trwałych warstw produktu, dzięki czemu działanie jest wydłużone o cały okres noszenia korektora. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale to zdanie w ogóle nie ma sensu. Overachiever jest wyjątkowo wyposażony w luksusową końcówkę, która pomoże Ci złagodzić i zniwelować opuchliznę wokół oczu, co sprawi, że będziesz wyglądać napromienną, odświeżoną i rozbudzoną. I faktycznie ten korektor ma zupełnie inny aplikator niż wszystkie inne. Bo można by się było spodziewać, że w momencie, kiedy widzimy taką sobie tubeczkę, no to będziemy mieli, wiecie, dzióbek, z którego wyciskamy korektor. Ale nic bardziej mylnego, mamy taką oto końcóweczkę, która wygląda jak końcówka tak naprawdę od kremu pod oczy. I może miałoby to sens, gdybyśmy ten korektor trzymali w lodówce. No to wtedy tak, bo wtedy dotknięcie chłodnego metalu faktycznie może niwelować opuchliznę. Natomiast jeżeli korektor trzymamy w torebce, to szczerze mówiąc, moim zdaniem to nie ma sensu. To jest tylko po prostu ładny bajer tak naprawdę. Korektor występuje aż w 20 kolorach, tak więc myślę, że może wcale nie być tak łatwo dobrać kolor, szczególnie jeżeli jesteśmy tak gdzieś po środku, więc raczej bym proponowała przejść się po prostu do Sephory, żeby dobrać sobie kolor. Ja zazwyczaj z defaultu wybieram najjaśniejsze kolory, jeszcze mi się nie zdarzyło, chyba tylko w przypadku Fenty Beauty tego podkładu w kolorze 100. Zdarzyło mi się, że on faktycznie był mega jasny, natomiast zazwyczaj jest tak, że te najjaśniejsze kolory po prostu mi odpowiadają. Tak więc ja ten korektor mam już oczywiście nałożony, no hello, mam makijaż, więc zaraz przyjdziemy do tego, jak ja nakładam ten korektor. I tak jak wspomniałam na początku, korektor porównuję do korektora Tarte Shape Tape, dlatego że to jest mój ulubiony korektor, tak zwany święty graal. Nie wszystkim ten korektor odpowiada, bo właśnie jest ciężki, czasami robi się skorupa i tak dalej, więc ja to rozumiem, natomiast jeżeli ten okaże się jeszcze bardziej intensywny, no to też wtedy mamy porównanie. I ja o tym też wspominam przy nakładaniu tego korektora, więc nie będę się powtarzać. Was zapraszam na swatche, jak ten najjaśniejszy kolor wypada w porównaniu do innych korektorów, jakie mam w swojej kolekcji, a potem do nakładania. I tak się prezentują wszystkie swatche. Tutaj mamy Huda Beauty w kolorze 00 Whipped Cream, Tarte Shape Tip w kolorze Porcelain, Tarte Shape Tip w kolorze Fair Neutral, Tarte Shape Tip w kolorze Fair Beige, Too Faced Born This Way Concealer w kolorze Swan, Nabla Close-Up Concealer w kolorze Porcelain oraz Lovely w kolorze 1. No dobra,
9:30 przechodzimy do nakładania korektorów. Po tej stronie będę miała Huda Beauty, po tej stronie będę miała Tarte. Huda Beauty ma być bardzo mocno kryjącym korektorem, więc dlatego porównuję ją do Tarte, a nie do Too Faced, bo Tarte jest też bardzo kryjącym korektorem. Zresztą jak widziałyście mój ostatni test, właśnie porównanie tego nowego korektora Too Faced do Tarte, no to tam było ewidentnie widać, że Tarte naprawdę bardzo mocno kryje. Tak więc dlatego porównujemy je do siebie. Przy okazji mam nowy kolor z Tarte, jest to ten najjaśniejszy, on się nazywa Porcelain Beige. Do tej pory najjaśniejszymi kolorami w przypadku Tarte były Fair, tam było Fair Neutral, Fair Beige i jeszcze jakiś Fair, chyba trzy były. A teraz właśnie wprowadzono jeszcze jaśniejszy, czyli Porcelain. Jeśli chodzi o Huda Beauty, to na pewno już wiecie, bo to pewnie mówiłam wcześniej. Mam najjaśniejszy kolor, który się nazywa Whipped Cream 00. Tak więc Wy już widziałyście swatche, bo swatche są zawsze przed nakładaniem, a ja jeszcze nie widziałam, nie mam pojęcia, nawet jeszcze nie otwierałam tej tubki, więc nie wiem. Znaczy, otwierałam w tym sensie, że zobaczyłam sobie ten, wiecie, prześmieszny aplikator, tak? Bo on wygląda troszeczkę jak krem do oczu jakiś. O, może tak? Natomiast nie wyciskałam jeszcze korektora, więc nawet nie wiem. I patrząc na różne swatche, cały czas nie byłam pewna, czy powinnam wziąć najjaśniejszy, czy może pierwszy albo drugi. Bo, znaczy drugi, trzeci w kolejce, bo w zależności od koloru, od ustawień, od zdjęcia, ten najjaśniejszy albo wydawał się wręcz ciemny, albo wydawał się biały, więc to będzie prawdziwy test koloru. Zobaczymy w takim razie. Ja mam przygotowane dwa beauty blendery, tak więc jeden na jedną stronę, drugi na drugą stronę. O, zrobimy tak, żeby ten nowszy był na Huda Beauty, ten starszy będzie na Tarte. On nie jest jakiś taki super stary, w sensie on jest kupiony w tym roku, używałam go kilka razy, bo mam sporo gąbek, więc nie jest taki, wiecie, duże zużycie, ale jakoś tak ten mi pasuje do Hudy. Więc najpierw nałożę korektor Tarte, żeby można było porównać, jak się nakłada Huda do niego. Przybliżę Was i zaczynamy. No dobra, to zaczynamy. Jak widzicie, mam pewne zasinienia, specjalnie się nie wyspałam tej nocy, aby móc ocenić moc korektora Huda, oczywiście żartuję. Mam zasinienia, mam po prostu przebijającą, wiecie, taki kolor żyłek, różnych takich rzeczy. Nie mam może ciemnych sińców pod oczami, ale jednak one trochę są, więc nakładam troszeczkę korektora Tarte. Tyle to jest aż nadto. W sumie to powinnam dokładnie tyle samo nałożyć w tej chwili Hudy, ale nie wiem, jak ona się rozprowadza, więc wolę tego nie robić i rozprowadzam teraz Tarte. Ok, i tak Tarte poradził sobie z zasinieniami. Teraz przechodzimy do Hudy. Ok, czyli powinnam zrobić to w ten sposób. No, jest czysty pigment i jest bardzo gęsty ten korektor, tak więc... No zobaczymy. Nowy beauty blender. Wow. Tak, zdecydowanie mniej go trzeba. Dobra, i Huda nałożona, więc jak widziałyście, Hudy naprawdę trzeba niewiele, ma bardzo mocne krycie. I w zasadzie taka ilość, jaką nałożyłam Tarte, to Hudy było wręcz za dużo. I teraz mamy podobną sytuację, jak mieliśmy wtedy z Too Faced, kiedy Too Faced był mniej kryjącym korektorem i wyglądało, jakby miała mocną tapetę pod okiem tam, gdzie nałożyłam Tarte, a Too Faced wyglądał naturalnie. A teraz mam wrażenie, że mamy wręcz odwrotnie. Tu, gdzie jest Huda, jest taka mocna tapeta, bo ona bardzo mocno kryje, a tu, gdzie jest Tarte, wygląda naturalnie. Więc jakbym porównała Hudę do Too Faced, to byłaby ogromna różnica, tak podejrzewam. Chyba, żeby to troszeczkę wyrównać, ja tak tyć dołożę po prostu troszeczkę Tarte tutaj w tym miejscu, żeby po prostu, wiecie, no, te oczy wyglądały podobnie. Dobra, to teraz przypudruję sobie zarówno okolice pod oczami, jak i całą twarz, bo twarzy jeszcze też nie pudrowałam. W tej chwili możecie przyjrzeć się, jak wyglądają okolice pod oczami, zarówno z Hudą, jak i z Tarte. Możecie dokładnie się przyjrzeć, jak to wygląda. Oczywiście ja mam w tej chwili dużo pudru, bo tak jak wiecie, ja lubię dużo pudru. Więc jeżeli używacie mniej, no to na pewno będzie to wyglądało inaczej. No to ja w takim razie wykończę makijaż i zaraz do Was wrócę. No dobra, makijaż skończony. Co mam na oczach? Soft Glam. Na ustach mam Golden Rose w kolorze 17. Na policzkach mam, gdzie ja to mam, Pixi, ten róż, który był w Look Fantastic, jako rozświetlacz mam Becca w kolorze Moonstone. Na rzęsach mam miniaturkę NARS Climax, bardzo fajna maskara, bardzo mi się ona podoba. I na brwiach
pomadę z Anastazji, tą miniaturę. I to chyba wszystko. Niestety malując się Anastazją, posypały mi się te, wiecie, błyszczące cienie, więc generalnie tu mam taki cudowny osyp, który na pewno będzie widać, jak będę robić zbliżenia na korektor. Ale trudno, no shit happens i trzeba sobie jakoś radzić. Więc tak wygląda makijaż na dzisiaj. Testujemy podkład, Boże, ogarnij się kobieto. Testujemy korektor chudy. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał i jak się będzie trzymał przez cały dzień. I co? I widzimy się za jakieś pewnie 10 godzin. W tej chwili mamy godzinę 10, więc zobaczę pewnie koło 19:20 się po prostu do Was odezwę. Czas podsumować sobie korektor. Mamy godzinę 20:18, tak więc już 10 godzin korektor mam pod oczami. No i muszę przyznać, że on trzyma się tak samo dobrze jak tart. Naprawdę spodziewałam się, że może się zrobić jakieś ciacho, że może być jakoś tak niezbyt dobrze, ale powiem Wam, że naprawdę całkiem nieźle się trzyma. Ja Was do siebie zbliżę, żebyście zobaczyły. Przypomnę, tutaj jest chuda, tutaj jest tart, tak? Zrobiłam sobie też w międzyczasie paznokcie od rana, tak więc też, żeby nie było, że to jest inny dzień, to jest ten sam dzień. Więc no naprawdę zobaczcie, że ten korektor nieźle się trzyma, no mówię naprawdę, naprawdę. Nieźle się trzyma. Ja nie mam dużych zmarszczek, nie mam dużych zasinień, więc u mnie korektory w zasadzie mają dosyć ułatwioną sprawę, ale nawet jak robiłam test korektora Too Faced, no to widziałyście różnicę i pomimo tego, że u mnie na oczach jakby nie miał się za bardzo jak wykazać, to mimo wszystko było widać, jaką ma konsystencję, jak kryje i czy Wam się on podoba, czy nie. I wielu z Was podobał się ten korektor bardziej niż tart, dlatego, że właśnie nie robił takiej szpachli. No ten akurat robi podobną szpachlę. On w ogóle ma taką ciekawą konsystencję i ja nakładając go rano, jakby o tym nie wiedziałam, dopiero się mu zorientowałam robiąc swatche, że jego naprawdę trzeba niewielka ilość, mam nadzieję, że mi się to uda jakoś tak ładnie Wam pokazać, niewielka ilość, ok, zobaczcie, to jest naprawdę niewielka ilość i teraz wezmę, o, widzicie, zobaczcie jakie ma krycie taka niewielka kropelka, jaką ja wycisnęłam, więc naprawdę powiem Wam, ten korektor jest wart zainteresowania, bo przy takiej wydajności, przy takim pigmencie, jaki on ma, ja podejrzewam, że ta tubka wystarczy na rok. Nie wiem, czy tutaj ile mamy na zużycie, 12 miesięcy, no to jest szansa, jakby tak trochę, wiecie, strzelam tak naprawdę, ale jest szansa, że taka tubka może Wam wystarczyć na rok, jeżeli nie macie jakichś tam strasznych zasinień i nie będziecie używać go tonę, no ale zobaczcie, że ten pigment naprawdę jest spory. Tak więc w momencie, kiedy on kosztuje 129 zł, tak, bo tyle chyba mniej więcej kosztuje, to myślę, że warto się nim zainteresować i ja na przykład osobiście bardziej bym się zainteresowała tym niż Born This Way. Born This Way jest też fajny, chyba kosztuje podobnie, ma 15 ml, tak więc ma 50% więcej, natomiast ja mam ten problem z nim, że on jest za ciemny. Zresztą widziałyście na swatchach, że ten korektor niestety jest za ciemny, w sensie jest ciemniejszy niż ten, może tak. Więc jeżeli miałabym wybierać pomiędzy tych dwóch, to wybieram chudę. Jeżeli miałabym wybierać pomiędzy tymi dwoma teraz, bo tutaj mam tart, przypomnę Wam, no to nie wiem. Z jednej strony chuda jest łatwiej dostępna, no bo chuda jest dostępna w Polsce, po prostu w Sephorze można pójść sobie dobrać kolor, nie ma problemu. Nie ma problemu też z tym, że trzeba ją sprowadzać z Ameryki, tak jak tart i tak dalej. Bardzo się cieszę, powiem Wam, bo trochę się obawiałam, że z tym korektorem może być podobnie jak z podkładem, czyli że jakby formulacja takich produktów do twarzy nie do końca będzie mi odpowiadać, bo mini paletki chudy uwielbiam, pomadki chudy uwielbiam, natomiast podkład chudy kompletnie mi nie podszedł, robił mi straszną machę i ciasko na twarzy, pomimo tego, że próbowałam go na różne sposoby używać i trochę się bałam, że korektor z korektorem może być podobnie, że właśnie nie do końca będzie współgrał, natomiast okazuje się, że to jest naprawdę produkt warty zainteresowania, bo nie powiem Wam, kupcie go, bo nie wiem, to będzie najlepszy korektor na świecie, bo wiadomo, że mamy różne okolice pod oczami. Mamy, wiecie, różne zmarszczki, w różnym wieku jesteśmy, mamy różnego, jakby, jak to się mówi, w różnym stopniu, wiecie, mamy nawilżone czy też suche okolice pod oczami i tak dalej, mamy po prostu różne potrzeby, więc wiadomo, że nie każdemu wszystko będzie odpowiadać, tak, więc jednym odpowiada tart, innym nie odpowiada tart, jednym odpowiada Too Faced, innym nie i to samo na pewno będzie z chudą. Natomiast jeżeli odpowiada Wam tart, to myślę, że chuda również będzie Wam odpowiadać, bo tutaj przy naprawdę drobnym, gdzie jest ten tu, przy naprawdę niewielkiej ilości, zobaczcie, jakie było krycie. Jestem pozytywnie zaskoczona, jestem w takim, wiecie, pozytywnym szoku, bo naprawdę, naprawdę, kurde, warto się nim zainteresować, już się powtarzam. Dobra, żeby nie było. Ja ten test już kończę, uważam, że korektor jest naprawdę fajny, jest godny zainteresowania, po raz 74, ale naprawdę, jeżeli się wahałyście i nie byłyście pewne i wcale Was za bardzo nie ciągnęło,
no to ja Was tak popchnę może, żebyście przynajmniej się zainteresowały, żebyście poszły do Sephory, zobaczyły to krycie, zobaczyły też tą konsystencję, bo ona jest taka, nie jest taka ciężka, pastowata, jak można by było przypuszczać, że Jezus Maria, 31% pigmentu i to ma takie krycie, że to będzie, wiecie, jak taka szpachla, nie, jak taka farba akrylowa, ale to ma taką bardzo fajną, aksamitną konsystencję, można powiedzieć, taką, kurczę, naprawdę bardzo przyjemną. I tak jak mówię, nie czułam tego pod oczami, jak nakładałam, ale myślę, że nawet spokojnie palcami można by było, wiecie, to rozklepać i wtedy też byłby fajny efekt. Nie mam co prawda tego pędzelka od niej, bo stwierdziłam, że nie będę sobie kupować pędzelka do korektora, ale wiecie, no jeżeli lubicie pędzelkami, no to może też da radę. Natomiast naprawdę jest to ciekawy produkt, bo jest to troszeczkę inny produkt niż wszystkie inne korektory, jakie są na rynku i naprawdę... No, nie będę powtarzać 64 raz tego, co powiedziałam wcześniej, więc dajcie znać, czy już Was ten korektor zainteresował, czy może go kupiłyście, bo on w Sephorze jest chyba tydzień, dwa tygodnie, naprawdę jest świeżynka w Sephorze, więc dajcie znać, czy Was on interesował, czy kupiłyście, co o nim sądzicie i tak dalej, i tak dalej. Hej dziewczyny, jeszcze szybkie podsumowanie po kilku dniach używania tego korektora i nie bójcie się, nie chcę nic odkręcać, co mówiłam, to jest naprawdę bardzo fajny korektor. Chciałam tylko Wam powiedzieć, że nie zmieniłam mojego zdania na jego temat, cały czas go używam, uwielbiam, jest po prostu o wiele jaśniejszy, o wiele bardziej kryjący, jest po prostu przyjemniejszy w używaniu niż Too Faced, bo jak wiecie, Too Faced jest po prostu u mnie za żółty. Nawet jak nagrywałam ten kalendarz adwentowy, to jedna z Was mi napisała pod filmem, ale też dostałam kilka wiadomości prywatnych, że właśnie coś tak za żółto mam pod oczami i właśnie w tamtym filmie miałam korektor Too Faced pod oczami, a na twarzy miałam taki podkład bardziej wpadający w różowe tony, to był rimmel Lasting Finish Breathable 010. On wpada w nieco bardziej różowe tony i tego na żywo tak bardzo nie było widać, ale jednak kamera podbija bardzo dużo, podbija strasznie, po prostu wszystko jest uwypuklone w kamerze, no bo siedzimy też w dużych światłach i to trochę inaczej wygląda. Więc nie zwróciłam na to uwagi, jak się malowałam, a jednak na kamerze to było bardzo widoczne. I szczerze mówiąc, to ja nie chcę takiego korektora, na który muszę uważać, czy aby na pewno mam odpowiednio żółty podkład, żeby ten korektor dobrze wyglądał. Tak więc Too Faced na razie jedzie w odstawkę. Może kiedyś do niego wrócę, natomiast na chwilę obecną Huda Beauty po prostu wymiotła system. W tej chwili to jest korektor, który na pewno będę używać. To nie znaczy, że Tarte jest zły. Ja na pewno nie odstawiam Tarte, no bo dopiero co mi świeży korektor przyszedł. Ale jeżeli szukałyście jakiegoś, nie tyle zamiennika Tarte, ale jeżeli szukałyście jakiegoś dobrego korektora, który właśnie byłby tak dobry jak Tarte, którego nie trzeba sprowadzać z Ameryki, albo przepłacać za niego na tych pozostałych stronach, gdzie tam, wiecie, cena winduje się do 160-170 zł, to naprawdę zainteresujcie się tym korektorem, pójdźcie do Sephory, spróbujcie go, wybierzcie sobie dobrze kolor, bo tych kolorów jest tam 20, więc jakby, no wiecie, nie jest tak łatwo dobrać, tak? Ja, tak jak mówię, ja mam najjaśniejszy korektor 00 Whipped Cream. Patrząc też na materiał, który nagrałam przy pierwszym używaniu tego korektora oraz też na przykład na zdjęcia, które czasami robię, to zauważyłam, że on potrafi bardzo jakby biało wyglądać pod oczami, że ta okolica pod oczami jest tak strasznie rozjaśniona. I to niekoniecznie musi być wina pudru, który miałam, dlatego że używałam w międzyczasie już ze 3-4 innych pudrów na nim i za każdym razem ta okolica pod oczami była mocno rozświetlona, więc może to być kwestia po prostu tego pigmentu, który na nim się znajduje. Tego pigmentu, jakby tej ilości pigmentu, który znajduje się w korektorze, tak? Bo tu mamy aż 31% czystego pigmentu. Mówię aż, bo tak jest napisane. Nie wiem, jak jest w innych korektorach, bo tego nikt wcześniej nie mówił. I równie dobrze może być tak, że w innych korektorach było 25, ale Huda ma 31 i dlatego jest, wiecie, reklama, że jest aż tyle. A może być tak, że w innych jest zdecydowanie mniej. W weekend też widziałam się z Ewą, Mazurek Makeup, podlinkuję Wam Ewę na dole. Ewa przez swoje wizażowe życie przeszła przez wiele korektorów i powiedziała, że ten korektor jest mega. Że on jest tak kryjący jak Makeup Forever, ten najbardziej kryjący, full cover. Natomiast nie jest taki tapetowaty, nie jest taki ciężki jak tamten korektor. I dla osób, które na przykład nie przypudrowują korektora, to może być korektor, którego właśnie nie musicie przypudrowywać. Ja tego nie testowałam, bo ja, jeżeli nie przypudruję korektora, to mi się odbija tuż po prostu i nie, ja tego po prostu nie robię. Natomiast przekazuję Wam to, co Ewa mówiła, poszłyśmy zresztą potem do Sephory, zrobiłyśmy sobie swatcha właśnie z Hudy, zrobiłyśmy sobie swatcha z Make Up For Ever, tak żeby porównać właśnie te tekstury i faktycznie ja na swoim ręku, ponieważ ja Make Up For Ever nigdy wcześniej nie macałam, ja na swoim ręku czułam, że Make Up For Ever jest taki cięższy, jest taki bliżej mu do Tarte pewnie, ten
jest taki aksamitny, taki troszeczkę lżejszy, więc ja jestem bardzo ciekawa. Ja na przykład chciałabym zobaczyć, jak u Maxy się ten korektor sprawdzi, bo mi się wydaje, że on się może u niej sprawdzić. Ona ma duże cienie pod oczami i no jakby korektor musi się wykazać. U mnie to tam, wiecie, pikus jest. Naprawdę jestem ciekawa, czy ona go dostanie, kupi. Chciałabym zobaczyć, jak się u niej sprawdza. No dobra, więc ja w takim razie nie przedłużam. Tak chciałam Wam tylko po prostu powiedzieć, że w tej chwili uwielbiam ten korektor. W tej chwili to jest jedyny korektor, jaki będę używała, bo naprawdę widziałyście, po prostu kropeleczka mini pidi, taka, wiecie, malutka, żeby zakryć cienie pod oczami, jeżeli nie macie dużych zasinień. Jeżeli macie większe, to myślę, że też bez problemu powinien on zakryć. Jeżeli nie pudrujecie korektora, to przekazuję Wam to, co mówiła Ewa, że możliwe, bo ja, wiecie, ja się nie znam, nie? Ale on tak na ręku wysychał, że możliwe, że nie trzeba by było go przypudrowywać, on się potem nie przesuwał. No i też jak widziałyście, jak zrobiłam Wam tutaj, wiecie, swatcha na ręku i tam przyklepałam go, że on naprawdę całkiem nieźle się trzyma. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze oczywiście i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa, pa.